Ten odcinek bydgoskiego Fyrtla, czyli Kultury Międzywojnia, będzie o kulturze nie tylko przez wielkie K. Tym razem opowiem bowiem o tym, jak w II Rzeczpospolitej dbano o szerzenie kultury wśród ludzi wszystkich grup społecznych. Jedną z nich w tych działalności było czytelnictwo. Tym razem skupimy się więc na czytaniu, czytelniach ludowych i na tym, co robiły. Plakaty, które zawisły w Bydgoszczy w 1936 roku, zawierały następującą treść. Towarzystwo Czytelni Ludowych na miasto Bydgoszcz urządza Akademię ku czci Henryka Sienkiewicza w 20. rocznicę jego zgonu w poniedziałek dnia 16 listopada 1936 roku w Resursie Kupieckiej o godzinie 19. Program Gaudę Mater Polonia Gorczycki. Słowo wstępne, ksiądz proboszcz Konieczny. Wspólny śpiew hymnu narodowego Boże coś Polskę. Referat o Henryku Sienkiewiczu, dr E. Winkler, dyrektor Seminarium Nauczycielskiego. Pogrzeb Wołodyjowskiego, recytacja z pana Wołodyjowskiego, rozdział 56, M. Biała Sikówna. Quo vadis domine, recytacja z Quo vadis, rozdział 27, J. Pietrowicz. Hymn Rzeczpospolita, Nowowiejski. Śpiew chórowy wykona Towarzystwo Śpiewu Moniuszko pod batutą pana dyrektora Masłowskiego. Ceny biletów 45 groszy i 20 groszy. Sala dobrze ogrzana. Dochód przeznaczony na oświatę Towarzystwa Czytelni Ludowych. O liczny udział w Akademii uprasza Komitet Okręgowy Towarzystwa Czytelni Ludowych na miasto Bydgoszcz. Pod tym tekstem były jeszcze podpisy. B. Łagocki, sekretarz i ksiądz proboszcz Konieczny, prezes Towarzystwa Czytelni Ludowych. Towarzystwo to zostało założone w Poznaniu w 1880 roku. Było następcą zlikwidowanego przez Prusaków Towarzystwa Oświaty Ludowej, które jednak skutecznie zapoczątkowało akcję popularyzowania czytelnictwa wśród Polaków. Biblioteczki organizowano przy już istniejących stowarzyszeniach, np. Czeladzi Katolickiej czy Przemysłowych. Książki trafiały do nich w darze. Towarzystwo Czytelni Ludowych działało już na znacznie większą skalę. Jego celem było zakładanie bibliotek, urządzanie publicznych czytelni i wystaw książek. Tylko w pierwszym roku istnienia towarzystwo założyło 150 bibliotek ludowych i wypożyczyło około 30 tysięcy książek polskim czytelnikom. W Bydgoszczy działaczami towarzystwa w czasie zaborów byli Hieronim Rogaliński, doktorzy Emil Warmiński i Jan Biziel oraz redaktor Jan Teska. W 1911 roku w Bydgoszczy funkcjonowało łącznie 6 czytelni, 2 w centrum i 4 na przedmieściach. Ich księgozbiory były jednak niewielkie, nie przekraczały zwykle 300 tomów. Na dodatek były to głównie elementarze. W 1913 roku zasoby bibliotek towarzystwa w powiecie bydgoskim sięgały niemal 2700 książek. Każda z nich była w ciągu roku średnio trzykrotnie wypożyczona. Potem w wolnej Polsce, jak wynika choćby z treści plakatu o Akademii ku czci Sienkiewicza, działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych dalej kwitła. Jego prezesem przez długi czas był ksiądz Mieczysław Skonieczny, proboszcz parafii Świętej Trójcy. Było też w naszym mieście Towarzystwo Czytelnia dla Kobiet. Jedną z jego prezesek była Wincentyna Teskowa, kobieta niezwykle intensywnie pracująca zawodowo i zaangażowana w różnorodną działalność społeczną. Wychodząc za mąż za Jana Teskę, Wincentyna wniosła w posagu 4000 marek. Ona była córką drukarza, on dziennikarzem, posag pozwolił im więc myśleć o prowadzeniu własnej gazety. Przenieśli się w związku z tym z Poznania do Bydgoszczy, choć zdawali sobie sprawę z tego, że czeka ich bardzo trudne zadanie. Bydgoszcz była bardzo zgermanizowana, a wszelkie działania Polaków prowadzące do propagowania języka polskiego i polskiej kultury były obserwowane, a często zakazywane przez władze. Tesków to nie powstrzymało. Założyli dziennik bydgoski, a w zasadzie reaktywowali tę gazetę. Wcześniej tytuł ten wydawał bowiem Stanisław Tomaszewski, ale po kilku latach szykan ze strony pruskich władz odsprzedał ją wydawcy dziennika berlińskiego i wyprowadził się z miasta. Nowy właściciel zamknął gazetę niedługo potem. Polskim działaczom narodowościowym zależało jednak bardzo na tym, by wychodziła w mieście gazeta w języku polskim i reprezentująca polski punkt widzenia. Adwokat Melchior Wierzbicki, lekarz Jan Biziel, przemysłowiec Józef Milchert oraz grupa rzemieślników porozumiała się więc z Teską i pomogła mu w kupnie maszyn drukarskich oraz przyszykowaniu lokalu dla redakcji.
2 grudnia 1907 roku z maszyn drukarskich zszedł dzięki temu pierwszy numer dziennika bydgoskiego prowadzonego przez Tesków. Wydrukowano go w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy. Jan Teska mówił wtedy o swojej gazecie, że jest ona nowym szańcem przeciwko zalewowi Niemczyzny i tak było w rzeczywistości. Teska płacił za to wielkie koszty. Często trafiał do więzienia za obrazę władzy. Teskowa kierowała wtedy wydawnictwem i co podkreślają badacze dziejów międzywojnia, robiła to doskonale, zdecydowanie lepiej niż jej mąż. Było to szczególnie widoczne podczas I wojny światowej, gdy Teska został wcielony do armii pruskiej. Teskowa wyprowadziła wtedy redakcję z długów i pozyskała wielu nowych czytelników. Pomagały jej w tym Stefania Tuchołkowa i Melania Gońska. Tuchołkowa i Gońska działały na niwie społeczno-kulturalnej w Bydgoszczy, zanim zamieszkali tu Teskowie. Tuchołkowa była publicystką i literatką, pisała powieści obyczajowe, historyczne i dramaty, a także opowiadania, wiersze i felietony. Dramaty sceniczne jej autorstwa wystawiano w Teatrze Miejskim. Jej dzieła pełne były narodowych, patriotycznych i religijnych odniesień. Swe zamiłowanie do literatury realizowała też prowadząc przez dłuższy czas, jak Teskowa, czytelnie dla kobiet. W gronie przewodniczących czytelni wymienia się też Melanię Gońską i Leokadię Wejnorowską. Zasoby czytelni powstawały z darów i składek. Jednym z darczyńców był Władysław Bełza, poeta, który kilkakrotnie przesyłał im paczki z książkami. Dary pochodziły także od innych pisarzy. W 1920 roku z czytelni można było wypożyczyć przeszło 1000 książek. Biblioteka mieściła się przy ulicy Długiej w prywatnym mieszkaniu Marii Pękałowej. Rolę bibliotekarek pełniły jej córka Zofia i Eugenia Czarlińska. Książki wypożyczać można było 2 razy w tygodniu. Organizowano tu też zebrania i wykłady z literatury polskiej, wieczory deklamacji, wystawiano przedstawienia amatorskie. Ustalono, że już na samym początku działalności czytelni, a więc jeszcze przed I wojną światową, czytelnia dla kobiet miała około 1000 członkiń. W tym czasie istniała już też przy czytelni biblioteczka dla dzieci. Każdego roku korzystało z niej kilka tysięcy młodych czytelników. Część kobiet zaangażowanych w działalność czytelni za czasów zaborów pruskich udzielała też potajemnie lekcji polskiego i wspomagała biednych. Po powrocie Bydgoszczy do macierzy kobiety te pozostawały aktywne i na niwie kulturalnej i społecznej. Teskowa czy Tuchołkowa to tylko 2 z wielu ich nazwisk. Razem z nimi działały bowiem Anna Piórkowa, Maria Bizielowa, Halina Warmińska i wiele, wiele innych. Oprócz bibliotek czytelnictwo propagowały też księgarnie. Palmę pierwszeństwa wśród nich dzierżyła księgarnia Leona Posłusznego. Posłuszny jako pierwszy jeszcze w pruskiej Bydgoszczy otworzył polską księgarnię pod adresem Niedźwiedzia 6, czyli na rogu z ulicą Jezuicką. Nazwał ją w najprostszy sposób – Księgarnia Bydgoska. Jak wszystkie osoby, o których wspominam w tym odcinku bydgoskiego Fyrtla, również Posłuszny działał jednocześnie na wielu niwach. Gdy Bydgoszcz powróciła do macierzy, nadal prowadził księgarnię, ale był też prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, wydawcą czasopisma Nowe Tory, posiadaczem decydującego głosu w kwestii działalności Teatru Miejskiego.